zawodników szybkich, dobrze przygotowanych kondycyjnie, bo to zawsze cechy tego zespołu będą groźne. Janusz Kupcewicz, 30 metrów, niecenne zagranie. Hołdsonek, sporo swobody ma. Idziemy w szuku z Pekkonem. I Paweł Janas. Proszę Państwa, 5 minuta. Któż się tego spodziewał, że w tej niegroźnej sytuacji po nieporozumieniu na polu karnym Finowie zyskają bramkę po strzale samym kulisiem Pawła Janas. Radosny początek, a teraz trzeba będzie odrabiać własne straty. Polacy są bramkostrzelni, strzelili dziś już 2 bramki. Oto właśnie ta niefortunna interwencja.